Cześć, witamy w 160. odcinku podcastu CyberCyber, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj, no tak jak wspomniałem, 160. odcinek powinien być odcinek typu zabór bezpieczeństwa, ale zważywszy na sytuację w Ukrainie, sytuację wojenną i kontynuację naszego cyklu Ukraina analiza cyberkonfliktu, nie będzie tego odcinka. Dzisiaj jest sprawozdanie z cyberwojny. Kontynuujemy. Ze mną jest Piotrek Kępski. Cześć, Piotr. Cześć, witaj i witajcie słuchacze. Meta, czyli Facebook i Messenger oraz Instagram na rosyjskiej liście organizacji ekstremistycznych. Grupa hakerska GhostSec zhakowała ponad 100 drukarek w Rosji i wydrukowała treść związaną z agresją Rosji na Ukrainę. Ukraiński chatbot na komunikatorze Telegram ma pomóc w śledzeniu ruchu rosyjskich wojsk. Nietypowe zakłócenia sygnału GPS przy granicy z Rosją. Terminale satelitarne w Europie zostały zaatakowane tuż przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Atak DDoS ze strony ROSTEC, rosyjskiego państwowego konglomeratu lotniczego jądrowego. Anonimowi zagłuszają rosyjską wojskową częstotliwość radiową na terenie Rosji. Potencjalne ograniczenie funkcjonalności w oprogramowaniu dronów DJI używanych przez stronę ukraińską. Oraz standardowo wspomnimy o konferencji Semafor oraz starcie drugiej edycji Ligi Cybertwierdzy. Zacznę więc od tematu pierwszego. Zważywszy na wyciek domniemanych nowych praw czy nowych wytycznych serwisu czy firmy Meta w odniesieniu do możliwości publikowania treści odnośnie wojny, odnośnie dopuszczenia przemocy na obywateli Ukrainy, obywateli Rosji, przepraszam, Federacja Rosyjska za pośrednictwem Roskomnadzoru, czyli takiego regulatora internetowego, zablokowała czy tam wpisała Metę na listę organizacji ekstremistycznych. W praktyce oznacza to, że właściwie od dnia dzisiejszego Rosjanie nie mają już dostępu do Instagrama. Dokładnie, a to naruszało tak naprawdę tą ustawę, o której sporo już słyszeliśmy w wszelkiego rodzaju mediach, a która to zabrania na terenie Federacji Rosyjskiej publikowania treści niezgodnych z oficjalnym przekazem mediów państwowych. Kolejną informacją z minionego weekendu jest wieść o tym, iż grupa GhostSec przygotowała tak naprawdę stronę, którą przekazała do wydruku na losowych 100 drukarkach na terenie Federacji Rosyjskiej. Tak naprawdę doniesienia w ciągu weekendu mówiły o ciągle wzrastającej tej liczbie, ponieważ ta publikacja z piątku mówi o 100 plus drukarkach, natomiast oglądając jakby doniesienia z dnia wczorajszego wieczorem, już widziałem tą liczbę w wysokości mniej więcej 400, ponad 400. Ponadto, i co tutaj jest jakby bardzo godne do nadmienienia, grupa ta opublikowała taką deklarację, że wszystkie ataki, które będą przez nią wykonywane, są kierowane jedynie przeciwko stronom rządowym i militarnym strony rosyjskiej i nie mają takiej intencji, by atakować jakiekolwiek cele niewinne, w domyśle cywilne, i też dołożą wszelkich starań, by uniknąć tego typu ataków kierowanych w strony czy też cele w cyberprzestrzeni, które należą do niewinnych celów, czy to cywilnych, czy to niezwiązanych bezpośrednio z konfliktem, i proszą w tym swoim apelu w stanowisku, by pozostałe grupy również stosowały tego rodzaju taktykę.
To jest pierwsze takie oświadczenie i apel od początku tego cyberkonfliktu. Wspominaliśmy tutaj w naszej audycji już o tym, że Ukraińcy świetnie odnajdują się w mediach społecznościowych i efektywnie informują o tym, co się dzieje na froncie, a także efektywnie uprawiają swoją propagandę, tak, niosą swoją agendę odnośnie tego konfliktu. To jest oczywiście zrozumiałe. Także postanowili zaangażować bardziej obywateli tak naprawdę w informowaniu już na poziomie taktycznym, można byłoby powiedzieć tutaj. Ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego stworzyło w popularnym komunikatorze Telegram chatbota, za pomocą którego obywatele Ukraińcy mogą zgłaszać ruchy i pozycje okupanta lub lokalizację wrogiego sprzętu. Czyli po prostu wysyłać informacje, wysyłać zdjęcia, filmy w Telegramie, gdzie widzą na przykład wrogi wóz bojowy czy żołnierzy itd. itd. Tutaj oczywiście zabezpieczyli się w pewien sposób, ponieważ tożsamość zgłaszającego musi być zidentyfikowana przez zewnętrzną aplikację, tak by nie dopuścić do sabotażu i spamu fałszywymi informacjami, więc to jakby trzeba ocenić jako niezły ruch wyprzedzający, ponieważ na pewno by się takie informacje pokazały, taki spam czy próby sabotażu. Wiemy, że ta wojna ze strony ukraińskiej, a raczej aspekt wywiadu teleinformatycznego i w ogóle wywiadu jest niezwykle cenny, jeżeli chodzi o działania tutaj na froncie. Wszystkie dane o siłach wrogach zostają przekazane siłom zbrojnym Ukrainy. W dodatku powstało wiele innych chatbotów, które pomagają tak naprawdę i obywatelom, i państwu w tym konflikcie. Tutaj na różny sposób. Tutaj jeden z takich interesujących jest również tutaj w naszej tej cyberprzestrzeni bot Stop Russian War Bot. Dzięki temu botowi, a raczej umieszczania tego adresu w mediach społecznościowych, można pomóc w blokowaniu treści na Telegramie, w YouTubie, Facebooku i Instagramie. Można pomóc w blokowaniu treści, które odnoszą się do nieprawdziwych informacji, które szerzą propagandę prorosyjską i szerzą dezinformacje, kłamstwa odnośnie wojny. W minionych dniach tak naprawdę doszło również do dziwnych zdarzeń, jakkolwiek znowu dziwnie to nie zabrzmi, do nietypowych zakłóceń w odbiorze sygnału GPS. Obszar ten, na którym wystąpiły zakłócenia, początkowo jakby wykryła i zasygnalizowała go Finlandia, a konkretnie były to problemy w systemach, które są wykorzystywane przez samoloty. Normalne rejsowe samoloty pasażerskie i niestety tutaj jakby funkcjonowanie odbiorników GPS-a zostało zakłócone, jako efekt kilka lotów zostało całkowicie odwołanych, bądź też niektóre samoloty zostały zawrócone do lotnisk. Pierwsze takie przypadki miały miejsce 7 marca. Tak naprawdę te zdarzenia ciągle trwają i tutaj rejon tych zakłóceń obejmuje już nie tylko Finlandię, ale również kraje nadbałtyckie. Konkretnie chodzi o obszar Litwy, Łotwy, północno-wschodnią Polskę. Dziwnym trafem z takich wstępnych analiz na Twitterze między innymi pojawiła się taka mapka w postaci animacji, gdzie te zakłócenia występują. Obszar Kaliningradu jest tylko minimalnie dotknięty tego typu zakłóceniami, a z kolei badacze odwołują się do przypadków też historycznych, to jest na przykład do grudnia 2017,
gdzie pojawiły się podobne problemy podczas ćwiczeń wojskowych i tu w przypadku Norwegii, czy też w listopadzie 2018 podczas ćwiczeń NATO, które były zlokalizowane również w Finlandii. Podobne działania miały miejsce, a przynajmniej efekt był podobny. Występowały problemy z odbiorem sygnału GPS. Tutaj jeśli chodzi tak naprawdę o samo funkcjonowanie tej usługi, to może to być na przykład GPS spoofing bądź jakaś inna technika. Na razie poszlaki wskazują właśnie na Federację Rosyjską, aczkolwiek nie istnieją póki co żadne dowody. Tu eksperci zalecają wdrożenie na przykład jakichś firewalli GPS-owych bądź innych metod zabezpieczeń. No tutaj będziemy śledzić te informacje, jeżeli tylko coś nowego się pojawi w tej kwestii, to postaramy się Was poinformować. Kontynuując temat kompromitacji łączności satelitarnej, w ogóle komunikacji, znaleźliśmy taką informację, taki wpis na blogu eksperckim odnośnie właśnie technologii kosmicznych, satelitarnych i tak dalej, odnoszącą się do początków w zasadzie tego konfliktu, tej wojny. W czasie, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, dziesiątki tysięcy terminali KA-SAT, SATCOMu, przestało działać w kilku krajach europejskich, między innymi w Niemczech, w Ukrainie, Grecji, Węgrzech, Polsce, w wielu krajach Europy. Także niemiecki producent turbin wiatrowych Energon przyznał, że no niemal 6 tysięcy jego turbin zdalnie sterowanych przez łącze SATCOM w Europie Środkowej straciło kontakt ze swoim serwerem SCADA. Czyli te terminale SATCOMu właśnie umożliwiały taką łączność z tym serwerem przemysłowym. I jest jeszcze inne potwierdzenie tej kompromitacji tych terminali. Znaczna część klientów krajowej usługi szerokopasmowej Eutelsat również nie miała dostępu do internetu, także wykorzystywano w tej usłudze tę infrastrukturę. No i pojawił się też film generała Michela Friedlinga. On jest generałem wojsk kosmicznych Francji, gdzie potwierdził, że przyczyną incydentu był cyberatak. Cytując generała, podaje on, że terminale zostały uszkodzone, przestały działać i prawdopodobnie nie można ich naprawić. Mówimy tutaj o 10 tysiącach urządzeń. Ten blok, o którym wspominaliśmy, Reverse Mode, analizuje incydent i wysuwa kilka możliwości, mniej lub bardziej prawdopodobnych. Wysuwa cztery takie scenariusze, gdzie najmniej prawdopodobnym byłby atak elektromagnetyczny. Tutaj autor bloga podaje, że należy go wykluczyć, ponieważ taki atak elektromagnetyczny uszkodziłby także inny sprzęt, nie tylko te terminale. Równie mniej prawdopodobny jest targetowany atak odmowy usługi dostępu, czyli popularny denial of service, gdyż jest małe prawdopodobieństwo, że doszłoby do takich zniszczeń, takich uszkodzeń. Pozostały dwa scenariusze, wysoce prawdopodobne, atak dnia zerowego, czyli wykorzystanie jakiejś nieznanej wcześniej podatności oraz, tak jak podejrzewa tutaj autor tego wpisu, prawdopodobna kompromitacja Network Operations Center lub stacji naziemnej, która komunikuje się z tymi terminalami, uczestniczy w tej komunikacji tej infrastruktury. Będziemy śledzić, jak ten wątek tutaj będzie się rozwijał, ale widzimy, że jest coraz więcej takich, taka konstatacja. Myślę, że Piotr też tutaj się zgodzi. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że jakby tutaj jest follow-up tego, sorry, że wtrącę angielskie wyrażenie, jest kontynuacja tego wątku, bo nie dalej jak wczoraj, nie, przepraszam, przedwczoraj, w sobotę, w późnych godzinach bodajże, pojawił się update, właśnie też jest ujęty w tym artykule, o którym wspominasz, bo Reuters opublikował raport pewnej agencji amerykańskiej, który również analizuje ten incydent i tutaj jakby
faktycznie wszystko wskazuje na to, że atak polegał na kompromitacji warstwy zarządzającej. Czyli tutaj jakby Viasat również no, nie potwierdził tego wprost, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że warstwa zarządzająca została skompromitowana i przez to po prostu umożliwiło to tak naprawdę wyłączenie tych terminali. Zdecydowanie. Będziemy to śledzić i chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że coraz więcej pojawia się takich informacji, takich wydarzeń, które rzeczywiście w jakiś istotny sposób mogą wpłynąć na usługi, tak, świadczenia komunikacji, na usługi świadczenia internetu. Jak na początku mieliśmy takie pospolite ruszenie Anonymousów, Script Kiddies, takich bardziej powiedzmy efektownych działań w cyberprzestrzeni, tak teraz widzimy coraz więcej już poważnych incydentów. Dokładnie tak. Tak naprawdę kolejną wiadomością, którą chcielibyśmy Wam przybliżyć, to jest informacja o kolejnym ataku DDoS. Tym razem atak był kierowany na Rostec, to jest rosyjski państwowy konglomerat lotniczo-obronny. I tak naprawdę informacje o tymże ataku możemy czerpać zarówno z doniesień na Twitterze, jak i z oficjalnego oświadczenia właśnie tej agencji, która to poinformowała, iż od tak naprawdę końca lutego jest pod ciągłym naporem, atakiem ze strony, jak to oni stwierdzili, radykałów ukraińskich. Oczywiście tutaj pod tym określeniem należy rozumieć aktywistów tak naprawdę z całego świata. Tutaj jej strony, w sensie strony tej agencji po prostu zniknęły z sieci znów w ciągu minionego weekendu, natomiast faktycznie IT Army of Ukraine publikuje listę tak naprawdę usług, które zostały w odpowiedzi na to stanowisko, publikuje listę serwisów, które zostały zaatakowane i które zniknęły z sieci w wyniku udanego ataku DDoS. Więcej szczegółów możecie przeczytać w artykule, link do którego znajduje się pod naszym materiałem. Przed chwilą wspominałem o tym, że te ataki Anonymousów, hakerów, przede wszystkim są efektowne, no i taki domniemany w zasadzie atak zaprezentowali właśnie Anonymousi. Mieli tak naprawdę zakłócać częstotliwość rosyjskiego wojska. Zakłócali tę częstotliwość w taki sposób, że na widmie częstotliwości narysowali, tak, czy zilustrowali tę popularną maskę Anonymousa. Gaja Foxa. Tak, dokładnie. Trochę się wgryzłem w ten temat. Poczytałem komentarze i tak dalej. Ludzie, którzy zajmują się tutaj jakby łącznością, twierdzą, że mógłby to być prawdopodobny fake, ale no, trzeba przyznać, że jeśli nawet jest to nieprawdziwa informacja, czy powiedzmy nie do końca prawdziwa, no to wygenerowała ona 500 000 wyświetleń na Twitterze i jak najbardziej tutaj odgrywa jakąś rolę w wojnie informacyjnej po stronie no tych dobrych, tak, po stronie tych, którzy zostali zaatakowani. Dokładnie. Tu w 100% się z Tobą zgadzam. Jeśli chodzi o kolejny news z tych branżowych, można powiedzieć, to tutaj zmieniamy troszeczkę region działań, a w zasadzie nie będziemy teraz mówić konkretnie o jakichś atakach kierowanych na stronę rosyjską czy też ukraińską, a w zasadzie o takim szerszym spojrzeniu na kwestię związaną z dronami. Otóż w miniony weekend Władimir, nie wiem, czy dobrze przeczytam jego nazwisko, Szymański, to jest współzałożyciel takiej firmy Blink IoT Platform, na Twitterze tak naprawdę zarzucił
chińskiemu producentowi DJI, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, że ogranicza on swoje oprogramowanie dedykowane do kontroli tym, że tak powiem, nad tymi dronami dla strony ukraińskiej, jeśli chodzi o funkcjonalności. Generalnie oprogramowanie to umożliwia ustalenie konkretnej, dokładnej pozycji operatora danego drona. Z kolei rosyjska strona ponoć używa tego oprogramowania Aerospace, Aeroscope bez żadnych utrudnień i umożliwia to nawet kierowanie rakiet na przybliżoną lokalizację operatora danego drona. Póki co te twierdzenia zostały zdementowane przez oddział amerykański producenta dronów, a konkretnie przez Adama Lisberga, który stwierdził, że są świadomi problemów występujących na obszarze Ukrainy, ale mogą one być powiązane na przykład z przerwami w dostawie energii bądź internetu, co wydaje się dość dziwnym tłumaczeniem. Trudna sytuacja dla strony ukraińskiej i mogłoby to sugerować, iż Chiny angażują się w ten konflikt po stronie rosyjskiej, a przynajmniej jakieś firmy, które funkcjonują w Chinach, angażują się po stronie rosyjskiej w ten konflikt. Jeśli te informacje się potwierdzą, oczywiście, bo póki co mamy tylko oświadczenie ze strony producenta jakiegoś oprogramowania bądź twórcy jakiejś platformy tak związanej z IoT po stronie ukraińskiej. Jego twierdzenia są zbudowane w oparciu o informacje płynące ze strony wojskowej ukraińskiej, z tego przynajmniej co on twierdzi. Oby nie było tak rzeczywiście, też jak zresztą donosił wczoraj New York Times, że Rosja poprosiła Chiny o wsparcie, jeżeli chodzi o technikę wojskową. Tak. Mamy na koniec dwa nasze ogłoszenia. W tym tygodniu już rusza konferencja Semafor, a dokładnie jest to 17 i 18 marca, czyli dwa dni pełne paneli, ponad 40 prelegentów, cztery ścieżki tematyczne związane z bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem, audytem i no cóż, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń serdecznie zaprasza do udziału. Drugie nasze ogłoszenie. Tak na dobrą sprawę, to już o tym faktycznie mówiliśmy w naszych podcastach, natomiast warto przypomnieć, że 22 marca tego roku, czyli już tak naprawdę za troszkę więcej niż tydzień, bo to jest wtorek w przyszłym tygodniu, startuje druga edycja Ligi Cybertwierdzy. Jest to liga tak naprawdę, która w ramach której rywalizują z sobą zespoły cyberbezpieczeństwa z różnych organizacji, ale również osoby niezrzeszone. W rywalizacji i tutaj są stawiane przed scenariuszami opartymi na rzeczywistych atakach i podchodzą z danego scenariusza, muszą zbudować taki system cyberbezpieczeństwa, aby się przed nim obronić oczywiście. Zapraszamy na stronę ligi, link do której znajdziecie pod tym materiałem. Zapraszamy również na stronę zaufana trzecia strona, skądinąd chyba serwis dosyć znany wśród naszych słuchaczy, gdzie znajdziecie również artykuł opowiadający historię i genezę powstania zarówno gry Cybertwierdza, jak i opowiadający i przybliżający, jak wyglądał poprzedni sezon, czyli pierwszy sezon Ligi Cybertwierdzy. Łącznie ze zdjęciami z rozgrywek zapraszamy do odwiedzenia tamtego serwisu i oczywiście przede wszystkim zapraszamy na strony Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i na podstronę poświęconą Ligi Cybertwierdzy. A jak macie już naprawdę dużo wolnego czasu, to całe sprawozdanie audio jest w formule naszego podcastu do znalezienia, również sprawozdanie z pierwszej edycji Ligi. To już wszystkie tematy w naszym podcaście. Ukraina ACK, Ukraina analiza cyberkonfliktu. Żegna się z Państwem, z Wami Kamil Gapiński i Piotr Kiecki. Dziękujemy, pozdrowienia, cześć. Pozdrowienia, cześć.